right on time. So, how do you want to do this? I don't know. Drive to the train, figure out where they're keeping the dough, hop aboard, and then kill the shit out of anyone who gets between us and our money? Sounds good. Let's move. Wait. Before we go... Oh, no, I have a couple on me already. Before the whole Saints thing got started, I got depressed and ordered a whole lot of knives. I figure if this is our only run together, you should at least get a souvenir. It's beautiful. Thank you. Let's get that money. Oj, coś czuję, że go jeszcze wykorzysta przeciwko nam, nie? Ten nóż. Ten nóż nam wbije w plecy. Then we hop on the back and work our way up until we find it. Whatever you say. Incoming fire. Co tu się dzieje? Ale pędzimy. Cap! We're okay. Losing speed though. Shit. We need the Nawali for this. Plan B. Nina, get me on the train. Then go help Kevin. You got it. Hold tight. Made it. Dobra, spoko. Jesteśmy na pociągu. Ale jazda. Ale jazda. Dobra, ta czapeczka jeszcze z poprzedniej misji została. Nie no, niesamowite. To jest jak GTA teraz. Dobra, mamy też te lepsze pociski, bo sobie ulepszyłem w naszej Friendly Fire. No i teraz naprawdę bijemy. Thing I used to work for these assholes. Spięcie. We're close. Hang in there. Dawaj, dawaj. Ale jazda. Nina, stay back. They got a turret. What is your plan now? Kurczę, tego nie rozwalimy. Get in close and try to hotwire it. Yeah, call that plan D. Plan D. Unauthorized entry detected. Screw hotwire. Take out these control servers. Dobra, Avengersi. Defense turret offline. Turret's down. Could bring in the Nawali now. Serio już? You better keep moving. Looks like they're up to something a few cars ahead. Kurde, sniper. How you like me now, assholes? Sniper na dachu. Pyk. This is a restricted area. Dobra, przeładuj, ale ta broń jest naprawdę już teraz mocna, nie? Kurczę, jak to bije. Bo ulepszyłem sobie na drugi level i te dodatkowe pociski. Kurde. Pięknie. Jakby te pociski tak biją, nie? Odrzucają przeciwników. Dobra, wchodzimy. Let's go! Kurczę, on to jest jak San Andreas teraz. Ah, oh, shit! Panteros! Panteros! Find the money! Kill anyone in your way! Nie wierzę. I'm gonna need the Nawali. Fast! I'll drop you off and get him. What are you gonna do? I guess... Plan E? Plan E? Chyba dojdziemy do Z, co? Ale ładnie. Oj, byłem szybszy. You meatheads think you can steal our heist? Tak, byłem szybszy. Kurde, ale hedziki wchodzą, nie? Ja cię kręcę. Nie no, ta broń jest teraz rewelacyjna. Super, ekstra. Ściągniesz te helki? A jeszcze tu są Panteros. Kurczę, no nie da się tam długo dosięgnąć. Zrzuca mnie totalnie. Damn it! Those helicopters are dropping Panteros like fucking Betty. Od tyłu! Iskarata! Pięknie. No tu to się dzieje teraz.
Jeszcze na drugiej flance są. Ale tu tak ciężko trafić, że szok. A tu mamy żyćko, nie? Nobody robs this train but the Saints. Dobra. Niech sobie lecą. Piękna sprawa, elegancko. No i w majty. Oj, 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 oj. Dobra, jeszcze trzeba na tej wieżyczce. Ale naprawdę nie jest łatwo. Dobra, udało się. Pięknie, rewelacja. Do przodu i staramy się. Mamy to. Napad na pociąg. Góra. Jeszcze Sergio tu jest. Marszale, Panteros. Ciekawe, kiedy idole wejdą do gry. O nie, tu jest ta. Tu jest ta mocna. Skuźni. Ale teraz bardziej dajemy radę, nie? Z tym. No, mocniejszy mamy ten karabin. Super. Watch yourselves. Sergio's still around somewhere and he's out for blood. Let him come. I'm past ready to boss battle that crap sack. Porządeczku. Jeszcze, jeszcze, oj. Sorry if no, I surprised no. you. I thought Stealth would be our ally. Yeah, no, wow, you just killed him pretty hard. It was nothing. I know, I just kind of figured I'd be the one to... You know what? It's good, it's all good. Let's go get our money. Hey. Panteros! Ale go pociął, nie? Nawet nie walczyliśmy z tym Sergio. Co ciekawe, jako bossem, to też spoko, nie? Czasami. Żeby nie było tak szablonowo, że zawsze jest bosik i zawsze my walczymy. To coś tam w cutscenie też się dzieje. Jest to okej. Kurde, spadła Helka. Kurde, znowu muszę wyłączyć chyba, nie? Ała, 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 ała. A tak na początku byliśmy z tymi marszalami. Co to się podziało? That's right, Sergio's dead. Thanks to us. Unauthorized entry detected. Let's take this sucker down. System malfunction. Defense turret offline. You do have a gift for destruction. Oj, idole chyba. Idole? I think I can see the church from up here. Hey, Nawali, you ever rob a train like this before? On foot, I mean. Yes, once. In the Andes. It was during a blizzard, so the footing was more treacherous. A, taką jeszcze mamy. No tak. Taką jeszcze mamy pułapeczkę nową. To też weszło niedawno. I można wyrzucić w górę. I wtedy wybuchają. Kurde, to jest mega dobre. Zaraz zastosujemy jeszcze raz. Bo to na grupki jest świetne. Kurczę, tu już nie mamy? Serio? Pisz, pisz, pisz.
Let's go. A nie, to potrzebujemy dwóch. Dobra, uwaga, zregeneruj. Ej, serio? Kurde, nie mogę tego użyć. Extra jet bikes. Perhaps we can use these to make our escape. Gotta find the money first. It always pays to have an escape plan. Jeszcze ktoś tam z tyłu, serio? Dobra, w porządeczku. Bierzemy je? Nie, to będzie ewentualnie... Oh no! To będzie plan Z. No nie, no i zwiał. No i zwiał. Jego tajemna sztuczka. No to się zaczęło. No to tak myślałem. Kiedy to się stanie? Kiedy to się stanie? Nie dzwoń po wsparcie. Kurde, jeszcze przyszli? Pięknie. Rewelka. Kurde, no i zwiał swoją sztuczką. Co za gnyb. Ja mu nie ufałem, ale... Nożyk dostał. Dobra. Spadł z rowerka. Bierzemy czołg. Wchodzimy. Dasz radę? Okej. Okay. Let's go. Welcome to Plan F, motherfuckers. Plan F. Ja cię kręcę. Next time, build a smaller train. Całkowita destrukcja. Idź ku przodowi pociągu. Bardzo łatwe. Bardzo łatwe zadanie. O kurczę. To mamy zniszczyć? A ile to ma żyćka? O. No problem. Falling VTOL must have hit something important. I'm seeing explosions all over. You better hurry. Nina, we need an evac. I'm not in position. I had to fall back. To nie przejdziemy chyba dalej. Dobra, muszę z buta. Było fajnie. Dawać żyćko. There it is. I see the money car. Złoty wojownik. Co? Wrócił? Jeździec? O kurczę, tego się nie spodziewałem. For once, things went as planned. Let's see how we did. That enough to cover the crew? You're goddamn right it is. You might even have enough left over to buy some proper stemware. Then they wouldn't be mug-mosas.
Thanks for your help. Thanks for the knife. Think about what I said. I will. And if you guys need anything, just call. He was a nice guy. Sad to see him go. He carved out Sergio's heart. Okay. He was an intense guy. Sad to see him go. Hey, we had a big win today. We should do something irresponsible to celebrate. What do you have in mind? Oh, I don't know. The money fight! Whoa. Slow down. Okay. We'd almost kill Kev. I was in the moment. You dumb son of a bitch. I am so sorry, Kevin. Buy me a stand mixer and all is forgiven. Deal. No i oni ześwirują. Wielki napad. No ale misja była niezła. Wreszcie mamy troszkę kasy, ale... To nie wystarczy, żeby kupić ulepszenia na Hualiego. On serio jest z nami? Aż nie wierzę. To będziemy chyba z Marszalem walczyć na koniec. Telefon? Halo? Holy shit! Los Panteros are in total confusion now that Sergio's dead. I think we broke their spine. Couldn't happen to a bigger bunch of assholes. There's hardly any of them on the streets right now. It probably won't last, but this is a chance to really take a bite out of their territory. Kick them when they're down, you mean? With steel-toed boots. Call me in if you decide to go for it. Hmm. Jakieś zadanko dodatkowe. Zobaczmy, co mamy w misjach. Ja cię kręcę. Wszyscy na pokład. Uznaniu dla sztuki. To jest w porządku. Okej, wszyscy na pokład. I tutaj będzie trzeba zrobić 3. No to jest okej, jest okej. A tu się nic nie zmieniło. No to wiecie co, zrobimy sobie teraz może dla Keva. Tak, niech będzie. What's up, Kev? Eli's calling a board meeting. I'll meet y'all at home. Okay, no to tutaj. Okay. We got the name, we got the space, we got the logo, we got the employees. And we got the fucking money. Yeah! Which means there's one thing left to do. How do we make a statement? Well, we just robbed a money train and killed Sergio in a particularly horrific fashion. Oh, so you ripped out Sergio's heart. I was there for moral support. It doesn't matter. Because word on the street is that the Nawali was a one-man wrecking crew. The Saints didn't get any shine from the heist. So, we're gonna need something that establishes us as an institution. All right, so we need to do something that says, we're not going anywhere, come at us. Exactly. We steal the Hummingbird Codex. Marshall wanted to protect it. Panteros and the Idols wanted to steal it. And if it wasn't for that fucking book, we wouldn't have formed the Saints. It should be ours. I like it. How do we do it? I mean, I figured we'd just go in with a bunch of guns and kill the shit out of everybody. But if we want to do some heist movie stuff, I can work with that. Yeah, that's cool. Guns work. Sounds good. Okay, no to spluwy. Idziemy ukraść tą książkę, tak? Czyli idole chyba ją mają. Tak. Under the boat shop. They've got stash houses all over the city. I figure the codex is probably there because it's closest to the museum. And it's practically next door to us? I know. Stealing the codex is gonna be the easiest statement we ever made. Hells yeah! Zdecydowanie tak. Ja jeszcze sobie zrobiłem 3 biznesy, żeby też mieć odblokowane już kolejne zadanko. Ale musimy 3 kolejne zakupić, no więc troszkę kapuchy będzie potrzeba. Ale już sukcesywnie sobie zbieram, pasywny dochód jest. Więc wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Witam serdecznie. Co tam u idoli? A i jeszcze ulepszyłem sobie tą spluwę. Ulepszyłem sobie tą spluwę w ten sposób. Już wam pokazuję. Ten karabinek. A, udaj się do hangaru łodzi. A to już w ogóle. Nawet nie musiałem strzelać. Ten jest masakrycznie mocny. On praktycznie na hita 2 teraz ubija, więc spoko. After it was stolen from people.
Patrzcie to, co on robi, nie? Praktycznie teraz na hita wszystkich ściąga. Bo jest ulepszony, jakieś polimerowe pociski. O, cuda na kiju. Totalne cuda na kiju. Zobaczymy, jak to będzie, ale na razie wszystkich ściągamy. Dobra, tu wejdziemy. Chyba nie, będzie trzeba otworzyć. Ojojoj, oj. Jakieś fajerwerki. A z tymi idolami to... Szczerze mówiąc... Nie wiem, dlaczego oni mają zatargi. Z Panteros okej, okay, ale... Te idole... Postrzeliły Eliego? Co to jest? Dobra, w porządku. Przebijamy się do skarbca. Ale serio, nie? Jak ulepszycie sobie na trzeci level giverę, trzeba mieć 15 poziom postaci, my właśnie mamy, to ona tak później bije, nie? Taka miazga. Totalna rzeź. Totalna rzeź. Mamy teraz 4 werby, to też można sobie nieśmiertelność wrzucić. Proszę bardzo. Ale jest duży przestrzał, nie? Właśnie te polimerowe dałem i trzecie ulepszenie. Ogromna różnica. Dobra, zdobądź kodeks. Tutaj macie? And a bomb. Ooh, sprytni. It's okay. I can disarm this. Probably. Dobra, rozbrój bombę. Marshal training, marshal training. Got it. Zrobione? Those fuckers almost fucked us up. Then we better fuck them up twice as much to make our statement. You mean find the codex and bust some serious heads? Hell's yeah. Jak tu się można wydostać? Czy oni tu wchodzą? Wydostań się ze skarbca. Oni tu wchodzą! Serio? Dobra, dostaniecie jeszcze zaraz taką super bombkę jedną. Kurde, przez to się nie przebijemy. Muszę jedną werwę zdobyć. I też mamy więcej amunicji wreszcie na tym. To zrobimy tak. Zrobimy tak. Ziup. Dobra, przebij się do wyjścia. Nawet nie ma co się bić, nie? They didn't just move the codex. They emptied this whole place. So how do you empty a boathouse? Of course. The collective's yacht. It's like their HQ. I bet they transferred everything there. And that's where we're going next. Kurde, ale to bije. We can grab one of those. The idols won't shoot at their own jet skis. Okej, okay. Skuterek wodny, tak? Dobra, bierzemy. This is gonna be an epic statement. That yacht's guarded AF. Dude, did you just say Tury? AF? Yeah. Może być ten? Okay, first, you swear all the fucking time. Second, it's only an abbreviation when you text. AF, as fuck, it's the same number of syllables. Okay, fine. This is gonna be an epic statement because that yacht is guarded as fuck. And every last one of them is gonna learn what happens when you try to blow up a saint. Hells yeah! Dobra, spokojnie, spokojnie. Też dostaliśmy więcej żyćka, więc teraz to już w ogóle. Wjechał. Co się stanęło? Hey, Nina. Can you send a helicopter to pick us up from the collective's yacht? Are you too crazy? Let me see who I can find. We're gonna need a lot of speed to get the jet ski onto the yacht. We can use those ramps to get onto the yacht. No teraz traf, kurczę, bo tam się nie wybił w ogóle. Nie wyszedł z progu. Okej. Okay. Jest w porządku. To była dobra akcja. Dobra, my jesteśmy niezniszczalni w sumie. Ale Skarata bije tak samo, ale tutaj ta broń jest niezniszczalna praktycznie.
To wszystko przyciska. Zdobądź kodeks, czyli tutaj na górę. Dobra, chodź Kev. Kev tutaj wszystkie misje z idolami ciśnie. Dobra, rewelacja. Jeszcze mam taką fajną bombkę, gdzie oni w powietrze wylatują, ale muszę drugą werwę nabić. Ale to za sekundkę. Dobra. Wy jesteście jeszcze wyżej? Chyba nie. A to spróbujemy. Pyk. Ziu! Na siebie. Na siebie. 1 z 10. Dobra, mamy to. Zdobądź kodeks. Oj, idole. Nie wiem skąd ta nazwa, ale moimi idolami to nie jesteście. I to bardzo nie. Tutaj powiem wam, że te motywacje tych bohaterów są bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Ja wiem, że to ma być zwariowane, ale tu się nie da wytłumaczyć tego, co oni robią. Jakoś tak średnio, nie? Okej, góra. Tutaj, w ten tunel ciemności. Dopiero są w środku. Nic tu nie strzeżone, widzę. Chcecie się pozbyć tego kodeksu, co? Ciąży wam za bardzo. Rozumiem, rozumiem. Kurde, ale to ciśnie. My jesteśmy naprawdę teraz. A spróbujmy, spróbujmy tutaj. Kurde, tylko Kev dostał. Ktoś jeszcze tutaj? Albo to jest do góry? Dobra, może do góry. Dobra. Strażnicy kodeksu. Kodeks honorowy. Oj. Pyk. Te fajerwerki jakieś. Też można sobie tą właśnie wyrzutnie granatów od tych idoli wziąć, ale przecież to tak kosi ta Givera na trzecim poziomie, że to jest szok. Serio? Oh no. Cut the pink wire. Got it. Różowy. Dobra, mamy. They nearly blew us up again. I say we return the fucking favor. Hell's yeah. I got the codex. Let's get this bomb to the bridge. Nie, to są warioty. To są warioty totalne. Tu sobie otworzymy. It's hot. Run. Niby ma nie być to aż tak zwariowane, ale to poszło w drugą stronę, że oni są po prostu psycholami. Tak to widzę. Tu, awansik. Na 16. Ups. Ups. Czy to jest główny boss? Dobra, poczekamy na drugą werwę i rzucamy. Nie udało się rzucić, serio? Obu członków kolektywu, a czyli oni są lepsi. Ale i tak ładnie kosi. Dobra, spróbuj. Pyk i w powietrze. I można ich w powietrzu tam dziabnąć. Mega sprawa. Kurde, ale to niesamowicie mocna ta broń. Tak się zmieniło, nie? Wystarczyło kupić sobie dwa ulepszenia. Wow. Dobra, co teraz? Alarm, alarm! Ucieknij z jachtu. Ale w tą stronę, przecież tam jest woda. Hopy! Nie! Dobra, myślałem, że... Dobra, damy sobie nieśmiertelność. Myślałem, że będzie finishera robił teraz. Let's grab that speedboat. Shove the codex in the watertight compartment. I'll drive.
Dobra, lecimy tą motorówą. What? Co on zrobił? To się wszystko pali. Prison riots, derailing trains. It's almost enough to make you question your whole way of. Look out! Idols on jet skis with machine guns. Some. Hell's yeah! I'm gonna head for home. Luta! Taki rozrzut, nie? Dobra. Ci padli. No, ucieczka to jest podstawa. Ale to nawet w GTA takie misje są, więc spoko. Dawaj, dawaj. Ale tu tak telepie na tej łodzi. Dobra, pięknie. Ale powiem wam, że bardzo dużo wrogów, nie? W tym Saints Row. To jest ciekawe, że tutaj normalnie jakieś hordy. Nawet w Days Gone tyle nie ma. Ale straszna ilość, ale no jesteśmy tak mocni, że... What? Jesteśmy tak mocni, że to nie jest żaden problem, ale... To jest ciekawe, że tak dużo przeciwników tu dają. Może też pod koopa bardziej, nie? Żeby sobie z kimś pograć. Tu są normalnie hordy zombie. Juuu! Ten się jeden chyba tam zatopił. Kurde, ale telepie. Dawaj, już jesteśmy przy brzegu. Za godzinę. Oj! Co ty robisz, brachu? Dobra, jeszcze troszkę. Pięknie. Tam jeszcze tak lekko dobić. Powiem wam, że ciekawe, jak to się potoczy z tym naszym Meksykaninem. Bo na razie nam pomógł, a już myślałem, że uciekł. Będzie trzeba jeszcze tego marszala chyba dopaść. Bo oni teraz nas ścigają, nie? Dobra, czysto? So, what were we saying? Huh? When? Just now, before the jet skis and stuff. Probably that we were awesome, stole the codex, and fucked up Collective HQ. Yeah, I'm sure that was it. Talk about a goddamn statement. Hells yeah, buddy. Hells yeah. Let's go. No to wspaniale, mamy kodex. Who messes with the Saints? No one! I said, who messes with the Saints? No one! You're goddamn right, no one. The Saints aren't a flash in the pan. We're here to stay. The four of us founded the Saints, but it belongs to all of us. It belongs to anyone who dreams of making something of themselves and are fucking tired of the world trying to hold them back. Life is hard enough without having to deal with middle managers with no discernible talent telling you how to do your job. Without having to deal with assholes who have had every opportunity handed to them but never had to fucking work for a single one of them. Without being told that your time will come, you just have to wait. Be patient. Well, let me tell you something. We're fucking done waiting. We all did the work. Now it's time for us to reap the benefits. Kev, I think it's time you throw us a hell of a party. Ten jest od imprezowania tylko. Ziął. No to proszę państwa, wszyscy na pokład. Teraz to już rozjuszyliśmy praktycznie każdego w tym mieście. Barbados i Doli. Kodeks. Wyeksponuj go odpowiednio. Zakopiemy go. Ja tutaj sobie zdobyłem też różne z interesów takie rzeczy. Jak od mechanika. O, tutaj cały czas coś się tworzy, nie? Od mechanika mamy nowości, tutaj właśnie z tego. Tutaj mamy wiatrak. The anarchists are in a state of chaos, huh? Who could have seen that coming? Looks like they've mostly gone to ground. For now, anyway. Might be a good time to move in on their turf. Dobra, wspaniale. I teraz tak, mamy tutaj misję.
Zobaczmy, co nowego. Klauzura o zakazie konkurencji. I tu jest dobry, zły glina. I mamy już 5 zrobionych i 3 musimy jeszcze kupić. W uznaniu dla sztuki i to jest... Czas przygotować się do imprezy. Dobra, to idziemy sobie kupić jakieś 3 nowe nieruchomości. I zrobimy tego glinę może teraz, co? Bo to są zadania chyba związane właśnie z tym przedsiębiorstwem. Mamy 3 level. No dobra, pójdziemy tu. I co my tu mamy? Jest coś za... Jest. Jest za 100. Ale jesteśmy w stanie 2 nieruchomości kupić. I skończyłem sobie właśnie kilka, więc myślę, że pewnie będzie trzeba jeszcze później dowieść, żeby się odblokowały kolejne. Ale to już poza nagraniem, bo one są tak długie są te questy. Won't touch a job that's too risky or shady or weird. But we're not afraid to get our hands dirty. We don't need contracts or documentation. If a customer wants it back, we get it back. Cash up front, no questions asked. My friend Amanda just lost her bounty hunter license and she's really good at finding things that don't want to be found. She's also a total badass. So be nice. Hey, Amanda, where's your crew? They're all out on repo jobs. Got so many orders coming in, we can't keep up. Then why don't you send some my way? I'll take care of them. Sure. If you don't mind getting your hands dirty, you can use that tow truck over there. Sweet. Where should I start? I'll send you the addresses. Just, you know, give me a call whenever you grab the goods. Dobra. Cele konfiskaty na mapie. Odholuj je za pomocą lawety na parking skonfiskowanych aut. No to jest zdecydowanie... Na poboczne zadanko. Tu jeszcze mamy umiejętności. Zobaczmy, co tam nowego na 16 levelu odblokowano, bo tutaj jest zdrówko. Berserk. Twoje ataki wręcz. No to zdecydowanie nie. Czyli idziemy jeszcze do kościoła zrobić sobie kolejną nieruchomość. A tutaj odblokowałem sobie też szybką podróż, nie? Tutaj szybka podróż działa. Wystarczy zrobić zdjęcie takiego elementu i później już mamy spokój. No to dobra, idziemy jeszcze na jedną nieruchomość za 400 tysięcy. Pójdziemy tutaj w górę, co? Co tu jest? Mody? Własnej stacji? Przemytem broni. Dobra, zrobimy big one. Big one, niech będzie. Ale kapusta już się teraz zgadza, nie? Ciekawe, za ile będzie kolejny level, ale to dopiero po tym questie głównym. No jeszcze myślę, że troszkę zostało, ale całkiem dobrze nam idzie, bo teraz tam zdobywamy jakieś 600 koła na godzinę. Why not get into arms trafficking? I mean, we need all those weapons anyway, so let's buy in bulk and move the product ourselves. If Los Panteros can do it, why can't we? So, I got Sergeant Vicario to come work for us. She was in the guard and knows all the suppliers and buyers. She'll hook us up. How's her inventory? We're armed to the teeth, but supply's easy. Demand's where we gotta bring our A-game. It's a buyer's market, huh? Everyone and their grandma's running guns these days. We need a killer pitch. Leave that to me. I'll blow stuff up, show off our merchandise. We can stream it live to our customers. Now you're talking. Nina tells me no one can blow up shit better than you. I'll call you when I'm ready. Dobra, co tu mamy? Czyli tu jakiś przemyt broni, tak? Zobaczmy na mapce, co ewentualnie tu można dziabnąć. To jest coś takiego. Tutaj coś mamy. Rozpętaj chaos na pokazie samochodowym, aby sprzedać partię wyrzutni rakiet. No dobra, też można sobie później robić. No i teraz, skoro już mamy, 120 nam zostało, no to robimy to zadanie, tak? Umieść więcej kryminalnych, a jeszcze jedno. No to teraz nie mamy pieniędzy. Nie mamy pieniędzy. To zrobimy sobie jeszcze to. Dobra. I need a favor. Can you drive me around and pretend to be my chauffeur this afternoon? Wait, you want me to drive one of your cars? I gotta be classy today. Now that I've got money, I'm gonna buy some art from the kind of collectors who have chauffeurs. Come pick me up at the museum. I've been doing some research so I can blow them away. Be right there. No dobra, to jedziemy. Sportowa furka.
i ruszamy na spotkanie z Niną. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej!